Z Ewangelii według świętego Mateusza. Wy, którzy poszliście za mną, zasiądziecie również na 12 tronach i będziecie sądzić 12 pokoleń Izraela. To zupełnie niezwykłe, że Bóg nie rezerwuje władzy królewskiej dla siebie. Także władzy sądowniczej nie rezerwuje dla siebie. Tak naprawdę nic dla siebie nie zarezerwował. Ani swojej matki, ani swojego ojca, ani swojego kapłaństwa, swojej duszy, swojego ciała, swojego bóstwa, swojego królestwa, swojego tronu, swojej władzy, siebie samego nie zarezerwował tylko dla siebie. Rozdawał. Podzielił się z nami wszystkim. Swoim tronem się z nami podzielił. Czytamy to w dzisiejszej Ewangelii. Jest bardzo hojny i nie mamy powodu, żeby się lękać. Nic nie zostanie nam odmówione, bo jesteśmy jak małe dzieci, które proszą. Do zobaczenia jutro.